To jest bardzo filozoficzne pytanie. Trzeba by przeczytać definicję tego, czym tak naprawdę jest dziura, żeby się dowiedzieć, czy słomka ma jedną dziurę, czy dwie. Ja, patrząc na słomkę, zawsze pomyślę, że dwie. Ale fizycznie rzecz ujmując, to chyba nie wiem. To chyba nie wiem. Jeden płatek bez znaka. Of course, no właśnie. Są chrupiące. Takie powinny zawsze być. Chrupiący kotlet. W temperaturze ciepłej, czyli dajmy na to 40 stopni Celsjusza, szybciej miękną niż będą... Znaczy no tak, w ciepłym mleku ewidentnie szybciej miękną, dlatego się je daje później. Rozumiesz? Bo jak dasz je później, to nie zdążą rozmięknąć. Taki trik. Aha. Ale ja po prostu nie lubię rozmiękniętych rzeczy też. To jest taka kwestia. Ja nie lubię, jak coś jest takie turbo miękkie, że aż się rozpływa. Nie przepadam za tym, naprawdę. W żadnym jedzeniu. Grzać mleko do płatków naprawdę było trzemieć walnięty. Słuchaj, ja rozumiem, że pewni ludzie nie pojmują norm społecznych i jakichś przyzwyczajeń i standardów. I ja absolutnie to akceptuję. Akceptuję cię takim, jakim jesteś, Kamski. Ze wszystkimi twoimi wadami. Spierniczaj mi stąd, oso. Nie, nie, nie ty, ja nie mam życia na ciebie, nie, nie. No nie trafiłem go ani razu, co wy gadacie? Ile on ma tutaj części? Zamęczę się, zanim to się uda. Czemu ja nie podskoczyłem? Serio? Muszę przechodzić to za każdym razem? To jest bardzo filozoficzne pytanie. Trzeba by przeczytać definicję tego, czym tak naprawdę jest dziura. Żeby się dowiedzieć, czy słomka ma jedną dziurę, czy dwie. Ja, patrząc na słomkę, zawsze pomyślę, że dwie. Ale fizycznie rzecz ujmując, to chyba... Nie wiem. To chyba nie wiem. O, to działa dobrze. Co? Halo! On wcześniej tak nie umiał. Co to za atak jest? A jak zamówisz kolę w maku i ci pierdolnie spód, to kubek zamienia się w słomkę? Co? W sensie, jeśli to się odnosi do pytania o dziury, to jest bez sensu odniesienie, bo... Aż fuck. To jest bez sensu odniesienie, bo... Rozmawiamy o dziurach. W sensie to, że coś ma dwie dziury, to od razu znaczy, że jest słomką? Nieprawda. Nieprawda. Różne rzeczy mają dwie dziury. Na przykład rura. A to już zależy, o jakiej matematyce rozmawiamy, słuchaj. 2 plus 2. Bo ja bym ci bardzo chciał odpowiedzieć, że 4. No na takiej samej zasadzie mówimy, że każdy trójkąt ma sumę kątów 180. A jeśli rozrysujemy go na sferze, przestaje mieć 180. A? Co teraz? Nagle mnie jakaś baba goni. A, bo to jest Badalin, jak to ładnie mówił Wilgak. Och, nie sięgnąłem.
Znaczy, jestem w stanie już go zabić tak, żeby użyć tych moich wszystkich E? Bo tak szczerze to bym ich użył, bo nie lubię tego bossa i bym go po prostu pokonał najchętniej. Po co się mam chyba, nie? Dobra, bijemy go. Damy radę. Dobra, damy radę. Biorę, lecę jak ten. Lecę po kolei, zużywam te karnistry. Byle tylko go pokonać, bo to nie jest boss, którego chcę powtarzać w kółko. Szczególnie, że ten level mnie doprowadza do białej gorączki. Aż fuck. Nie, jeszcze raz. Dobra, dam radę, dam radę. Dam radę. Nie denerwuj się, błagam. Gin! Gin! No! Strzumnia, bej. Nice! Nice! Boss, na, boss ma w pudle. Że w sumie rzeczywiście wydaje się to mało pomysłowe. Ej, oni mi tu nie odnawiają moich zdolności. RJ-a mi nie oddali. O tym przez chwilę przypominało muzykę z Ninja Gaiden, ale to Tecmo robiło tym. Potrzebuję. RJ-a chcę. No. No to doskonale nie wpadłem. Tego mi właśnie było potrzeba. Dobra. RC, twoja kolej. Zakładam, że są trzy różne psy. RC, RM i RJ. Nie pamiętam layoutu tej planszy, muszę... Tak, musiałem to zrobić. Poskorzystam? Czy potrzebuję RJ-a? RC, dawaj. O! Może to zmienianie się między zdolnościami czasem mnie irytuje. Ale czasem i trochę. Dobra, potrzebuję odnowić sobie... A, dokończmy RJ-a. RJ jest przydatny. W moim nomenze z dzieciństwa to ta jedna gra z LEGO Ninjago, której nie mogłem przejść mimo około 50 godzin poświęconego czasu, a teraz jest Lost Media i nawet nie mogę w to zagrać. Och. A to jest najgorsze. Są takie gierki, które człowiek sobie życzy, że miałby gdzieś zapisane. Jak mój brat cioteczny właśnie, z którym zresztą często grałem, ma cały dysk jakichś starych gier, w które graliśmy. Już tam nie pamiętam, ile tam jest terabajtów tego dysku, ale przy starych grach wyobraźcie sobie nawet terabajt dysku, że to jest... No potrafiło przechować setki gier. Jak jedno miało tam 300 megabajtów na przykład. No. Takie gierki, które na przykład się modowało, tam było bardzo dużo różnych opcji. Little Fighter, o, Little Fighter, spędziłem przy Little Fighter mnóstwo czasu. Modując tą gierkę na różne sposoby, zmieniając postacie i tak dalej, robiąc im sprite'y.
Ale ty masz je na płytach, czy drożdżak nie żyje, proszę żyj. No cóż, dojechany przez... Ja nie mogę im zadać obrażeń. Aha, za każdym razem tylko jeden jest prawdziwy. Świetnie. Jeszcze muszę pewnie wymyślić, jaką broń stosować. Nie, laser to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. To musi być jakaś taka broń, która... No to się w ogóle od niego odbija. Świetnie. Black? O, to działa nieźle, no. Kurde, tylko najpierw... Muszę się jeszcze nauczyć unikać ataków. No jednego użyję, a co? No czemu się nigdy nie losujesz na dole? No, zrobiony. Jest git! Tracić HP to jak pozyskać szacunek wrogów, że się dało zabić. Dokładnie. Nie mylisz się, Wizex, nie mylisz się. Czemu oni mi nie oddają? Znaczy, no rozumiem, bo to jakby... Wcześniej to było jakby chodzenie na misję, a potem powrót do bazy. A teraz nie wracam do bazy, tylko cały czas idę ciągiem, więc jest to taka imersja. No ale kto się nad takimi rzeczami zastanawia? Ja się zastanawiam bardziej, co ja zrobię, jak braknie mi... No co ja zrobię, jak braknie mi na przykład RC? Magnet. No magnet się przyda. Dajcie mi magnet. Na maksa. Gwiazdka. Shuriken daj. Tak, Gutsman wersji, nie denerwuj mnie. Jeszcze jeden? Jak uniknąć tych rzeczy? Ja nawet chcę się tego nauczyć, ale to nie jest tak, że ja nie próbuję. Naprawdę próbuję. A, okej, okay. Myślałem, że muszę rozwalić szybę. Dr. Wily. O nie, 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 ja muszę powtarzać bossów teraz? Żartujecie sobie ze mnie, czy to jest znowu boss rush? Nie, i to jeszcze zacząłem od Snake Mana. A Snake Man nie ma słabości. Znaczy ja go biłem shurikenami, zdaje się. No. Pamiętam, że go biłem shurikenami. O, Gutsman, czas na kebaba, rematch 2. Nie, 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 nie. Dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? Może nie chcę zaczynać wcale od tego Snakemana, na koniec. Sparkman. To się też używało tych... gwiazdek. No, i żyćko odda. Great. 2. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. To?
Dobra. Dalej. Trzeba było podskoczyć, nie? To dlaczego nie mogę wystrzelić? Dobra, dajcie mi to. Trudno. Miałem tego nie zużywać za bardzo, ale nie mam wyjścia. Nie wiem, czy on został przyspieszony, czy co. Ale cały czas mnie trafiał, a za pierwszym razem jak z nim walczyłem, to nie trafił mnie chyba ani razu. Hardman! No i to jest całkiem trudny boss. Już jakbym nie miał na niego sposobu, to on zadaje całkiem sporo obrażeń i generalnie trudno unikać jego ataków, moim zdaniem. Klewop, właśnie go zjadłem. A ciebie, a Gemini! Gemini to się chyba snake'ów na ciebie używało. Strasznie dużo życia tracę na tych bossach. Nawet jeśli używam ich słabości. To jakoś tak ginę. Magnet Man. On był, no jego trzeba zrobić piszuterem zwykłym. Teraz zauważyłem. Co? Co? Co się dzieje? Matko, nie straszcie mnie, o co chodzi? Słuchaj, musiałbym się naprawdę postarać, żeby mnie obrazić, więc to raczej było dla zabawy. Ty, ja z tobą walczyłem? W ogóle czym ty jesteś? Tak, zobaczę sobie bossów. A Needleman. W ogóle go nie kojarzę, jakoś tak wyjątkowo łatwo mi musiało z nim pójść. No właśnie. Dobra. Gwiazdki. Tak, N jest blisko J, to prawda, na klawiaturze, no. What's your point? Gość, no nie mogę, zabił mnie. Wszystkich pokonałem, ten jeden mnie zabił. Gdzie muszę? Co, z kogo muszę pokonać? Dobra, tylko jego. Ale mam mało teraz shurikenów już.
Wszystkich pokonałem. Co do jednego. Zabije mnie ten wąż. Jak on będzie używał tego ataku, to mnie zabije, no. Bo ja nie umiem go unikać. Nie wiem, jakbym się na pieska przełączył, to bym go uniknął na czyjku, ale tak... Bez pieska, no to nie dam rady. A nie chce mi się przełączyć. No kurde, łatwy bosik. Jak ja go nie zabiłem pierwszym razem? Nie, to będzie jeszcze jeden pojedynek. Nie wiem, czego będę potrzebował na ten pojedynek. Czyli muszę wziąć wszystkiego po trochu. No dobra. U, się zmieniła ta szata cała, oprawa. Życie? Wow. Powinni mi teraz walnąć taką informacją, że jak nie pokonam Wailiego, to się cofam jeszcze do tego postrasza, którego musiałem zrobić. Nie mam dziś siły na decyzję, jestem głodny. Mam zjeść jabłkowe żelki czy pomarańczowe, bo nic innego w domu nie ma. Jak, z mojej perspektywy, jakbym miał jeść słodycze, to bym wolał nic nie jeść. A nie dlatego, że nie lubię słodyczy, tylko dlatego, że od słodyczy robię się bardziej głodny. Po tym pewnie nie mogę... Mogę chodzić? To nie? Co mam mu strzelać? Może mi magnes powie. Nie? Nie, no ale wszystko spoko, ale ja mu chciałem zadać obrażenia, a nie mogę. Strzelanie go w nic nie działa. Ale działo, nie mogę mu zadać obrażeń też. Zniszcz działo. O, a jednak, patrz. No to wyglądało na początku, jakbym miał strzelić w armatkę, ale... Wiley się wściekł. Oj, on teraz tak też potrafi. To niedobra informacja. Jeszcze raz. Czekaj, co? W sensie, że czym mam go bić w drugiej fazie w takim razie? Tym? Tym samym, co bije pierwszą fazę? Ten Snake jest w stanie uderzyć w to działko? Nie jest. Chyba, że mam wejść pod niego po prostu i zaspamować go tym Snake'iem. Okej. Wow. Zrobiłem tak. Zadziałało. Dobra. Przekonałeś mnie, Wilgax. O nie, w tę stronę, Cordy! No drugiej szansy nie będzie, powiedziałem, no. No! Dzięki, Wilgax, bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję.
To było dużo łatwiejsze w tej fazie, w tym wykonaniu. Jak mogłem używać tych dwóch broni konkretnie. Jak to fake Wily? Nie. Nie, jeszcze jeden. A ja już byłem taki ucieszony. Znaczy, tak jak mówiłem, ja się dobrze bawię, ale się psychicznie już zmęczyłem. Mam zero żyć. Chociaż sobie podniosę to. Jump. Gutsman? No, odbija się. No to... Ninja Star. Co? W połowie paska HP? Tego nie trafię, czyli teraz magnet pewnie, tak? No, halo magnet, strzel się! Nie? A, muszę wejść po prostu na platformę, żeby go bić. Okej. Okay. A czym to już zaraz się przekonamy. Tornadem. Tak. Tornadem. Tornadem, totalnie tornadem. O nie, ja też? Co? Słuchaj, co się stało? Jak epilog? Coś mnie zabrało. No trochę bym się pewnie pomęczył, tak. O, czyli ktoś mi oddał, jakiś miły pan. Czy to był Protoman? Czy to był Protoman? A, this whistle, dokładnie, Protoman. Tak, właśnie skończyliśmy gierkę, słuchajcie. No to co? Kolejna stara gierka, w tym wypadku Mega Man. Niektóre odcinki pewnie dla was były trochę inne niż zwykle, chociażby przez to, że prowadziliśmy jakąś bardziej aktywną rozmowę, a nie ja prowadziłem dysputy na temat rozgrywki. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja się świetnie bawiłem. Kolejna odsłona Mega Mana, kolejna coraz lepsza odsłona Mega Mana. Mam nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał. Ja czekam. W przyszłym tygodniu widzimy się przy okazji odsłony czwartej, bo akurat teraz się wkręciłem, więc mam ochotę zagrać w kolejną, a tymczasem ja wam serdecznie bardzo dziękuję, mam nadzieję, że podobało wam się, jak się męczyłem z niektórymi bossami, bo pierwszy raz w Mega Manie przy was szczególnie męczyłem się z bossami, no bo oczywiście za pierwszym razem w każdym Mega Manie się męczyłem, w tym męczyłem się już jako stary człowiek przy was, jak to oglądaliście. Dzięki wam bardzo, że byliście, do następnego.